Będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus na tym miejscu. Witajcie, bracia i siostry, w tym wielkim imieniu Pana Jezusa. Chciałem się podzielić świadectwem i oddać tym chwałę, to, co Pan czynił, gdy byliśmy w tym roku na wschodzie, na urlopie. I podzielić się, jak wypełnił swoją obietnicę, okazał ogromną łaskę i też, co Pan mówił do mnie, objawiał. Do mnie, bezpośrednio do mnie, co mówił. Jakieś 3 miesiące temu brat Boguś Raszka dzielił się na nabożeństwie słowem na temat Bożych obietnic. Tak mocno mówił i przeczytał też pewien fragment słowa, który mnie też tak bardzo dotknął. Było to z listu do Filipian. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Gdy się nawróciłem kilka lat temu, pierwsze słowo, jakie otrzymałem po nawróceniu, dostałem SMS-a do pracy, jak przyjdę do domu, żebym sobie przeczytał fragment Księgi Izajasza, 43 rozdział, wersety od 1 do 5 i słowo Jakub zamienił na swoje imię tak paradoksalnie. Przyszedłem do domu, pociągnąłem odruchowo Biblię, Biblia się otworzyła w tym miejscu i czytałem. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Krzysztofie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem i moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. A gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie, dlatego, że jesteś w moich oczach drogi. Cenny, ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ze wschodu przywiodę twoje potomstwo. W tym roku byliśmy na wschodzie na urlopie. Gdy przyjechaliśmy tam na miejsce, na białoruską granicę, do pensjonatu, wieczorem była obiadokolacja. Razem przy stole z nami usiedli starsze małżeństwo dziadków z dwójką wnuczków, 4- i 7-letnim chłopcem. Podano obiad. Gospodarz podszedł nagle z jakimś tam alkoholem, mówi, dla dobrego trawienia. Myśmy odmówili. Tamci państwo nas niczego przyjęli. Raz, drugi. Zabolało mnie to bardzo. Zacząłem gdzieś duch wołać do Pana: Panie, Ty wiesz, jak takie obrazy od dziecka działały na mnie, w moim życiu, co się wydarzyło, jak to wpłynęło wszystko, jak się to potoczyło. Panie, ja bym tak chciał im coś powiedzieć, może złożyć świadectwo. Pozwól mi, Panie, abym tam poszedł coś. Ale gdzieś zacząłem też wołać: Panie, ale niech się to dzieje według Twojej woli, nie tak jak ja, bo ja bym już tam poszedł coś powiedzieć. Panie, prowadź mnie w tym wszystkim według Twojej woli. A jeśli są jakieś przeszkody w moim życiu, jakiś grzech, jakieś nieczystości może, których nie widzę, a może myślę, że to dobre, to Panie, objawiaj, obnażaj. Obnażaj, Panie. Zacząłem czytać książkę Sąd Boży, zaczyna się od Domu Bożego. Eloż Tegena Ludmiła Pec pisała. Duch Święty już zaczął działać, zaczął pokazywać pewne rzeczy nie tak w moim życiu. Tydzień później pojechaliśmy z żoną nad pewien zalew. Gdy tam dojeżdżaliśmy, nagle poczuliśmy zapach palącego się plastiku w samochodzie. Myślałem, co to za zapach nieprzyjemny. Nagle w samochodzie zrobiło się czarno, pełno dymu i buchnął ogień. Z lewej strony tu koło nogi zaczęło się palić. Zatrzymałem, jak tylko mogłem, szybko. Wyskoczyłem do bagażnika po gaśnicę. Zgasiłem ten ogień. Szybko odkręciłem klemę z akumulatora i zacząłem te plastiki, które się topiły, wyciągać. Tam się coś jeszcze nie pali. A Malwinka mówi: spokojnie, Pan nas przez to przeprowadzi. Pan ci pomoże. Myślę, to jest niemożliwe. Co się z nią stało? Ktoś, kto nie zna Malwinki, to ona powinna krzyczeć: biada, dla mentoli, co teraz? Laweta, jak my przejedziemy? Ja tak patrzę, pod tymi plastikami, pod tymi dywanami pełno przewodów bez izolacji, sama miedź. Patrzę, co się nie pali. Z samochodu nosiło się pełno dymu. Samochody przejeżdżały. Nikt się nie zatrzymał. A Malwinka mówi: spokojnie, Pan cię przeprowadzi przez to. Myślę, skąd oni taki pokój, to jest niemożliwe, przecież ona chyba nie widzi tego, co ja widzę. Przecież tu jest instalacja spalona, jak my dojedziemy? A ona cały czas: spokojnie, Pan cię pomoże. Minęło kilka sekund, ten pokój przeszedł na mnie, jakbym dostał nowe oczy, nowe myśli. Popatrzyłem, kilka rolek taśmy izolacyjnej
może się da zaprawić, jakoś pojedziemy. I przejeżdżają samochody jeden za drugim, nikt się nie zatrzymuje. I nagle zatrzymuje się biały samochód. Patrzę, a to starsze małżeństwo z tymi wnukami, które siedziało tydzień temu wcześniej przy obiedzie. Patrzę, co się stało. Ja mówię, no samochód się nam palił. Oni mówią, no zawiezie tu żonę na ten zalew i przyjedzie pomóc, bo może gdzieś potrzebował. Ja mówię, no na pewno izolacji nie taśmy dużo potrzebuje, gdzieś zajechać, kupić. Nie ma problemu, pojechał. Ale w międzyczasie pojawia się pewna kobieta, mówi, że szła na spacer. Mówi, że jej mąż tu mieszka zaraz, znaczy z mężem tu mieszkają, że on będzie miał. Podeszłem do tego domu, ten pan mówi, skąd jestem? Ja mówię, tu z okolic Ustronia. 20 lat temu mieszkał w Ustroniu i dał mi bardzo dużo taśmy izolacyjnej, nie chcąc żadnych pieniędzy za to. Niech to panu pomoże. Poszłem, zacząłem, część instalacji musiałem wyciąć, bo która nie była potrzebna, jakieś nasterowania drzwi, lusterek, poduszek. Starałem się tylko tyle, żeby można było jechać, by światła świeciły. Ten pan przyjechał i zaczął się patrzeć i mówi po chwili, skąd taki pokój u was? Dlaczego wy nie przeklinacie, nie biadolicie, nie płaczecie? Skąd ten pokój u was? I tak słyszę któryś raz, ja mówię, proszę pana, ten pokój to nie pochodzi z nas. Tylko Bóg może dać taki pokój. Tylko Pan Jezus. No tak, ale przecież tu jest instalacja. Pan sobie z tym tak radzi, jakoś tu tak płynnie wszystko. Pan nawet nic to... I nagle słyszę wyraźnie, jak Duch Święty mówi, wstań i złóż mu świadectwo. Wstałem i powiedziałem mu bardzo szczegółowe świadectwo. Było dużo czasu, od samego dziecka, co się działo w moim domu. Alkohol to wszystko poprzez i próbę samobójczą. I jak Pan mnie wyprowadził, jak Pan postawił swoje sługi, aniołów, aby mnie wyratować. I mówiłem, jak Pan otwiera moje oczy na słowo, gdy zakupiłem Biblię, że żaden samobójca nie wejdzie, że tylko jedno jest imię dane. I wiele przykładów podałem. On cały czas pytał, tak jest napisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym? Ja mówię, tak, tak jest, może Pan poczytać sam w domu. Może Pan to sprawdzić sam. Ale naprawdę tak jest. Ja mówię, tak, żaden pijak, żaden... Wiele fragmentów przytoczyłem z mojego życia. Mówię, to, że przed Panem stoję, to naprawdę ogromna, wielka łaska i wielki cud, bo mnie by już dawno nie było. A to, że dzisiaj, to też jest naprawdę wielki cud, bo mogliśmy spalić się, przypuszczam. Potem dokończyłem, poizolowałem, podłączyłem klemę, sprawdzam, nie iskrzy się, to chyba nie ma zwarcia. Zapaliłem samochód, sprawdzam, światła są. To jest dobrze, da się jechać. Ten pan pojechał, zaczęliśmy się z Maliwką modlić. Dziękować Bogu, że nas tak wyratował, że tak niesamowicie, a Duch Święty nagle przypomniał to słowo z Izajasza. To słowo, a gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Tak to ożyło. To było kilka lat temu. Ta obietnica się wypełniła. Dziękowaliśmy, wielbiliśmy Pana w tym samochodzie. I gdzieś tak jakoś z moich ust wyleciało. Fajnie, że mój central zamek jest pneumatyczny, powietrzny, że nie był elektryczny, bo tak jakby się mogło nastąpić zwarcie, zamknąłby się samochód i moglibyśmy się spalić. A Duch Święty tak wyraźnie mówi, ale i z tym centralnym zamkiem mogliście się spalić. Pomyślałem, chyba się przesłyszałem, co ma wspólnego central zamek powietrzny, pneumatyczny. Przecież tylko na wsysanie i wyciąganie powietrza. Ale gdy potem pojechaliśmy, chciałem zamknąć samochód, nie dało się. Przyciski w ogóle nie szło wcisnąć kluczem. Co jest? Nawet tapicerki zrzuciłem, patrzę, no nie idzie nawet na siłę. Patrzę, a przewody te od pneumatycznego zasilania stopiły się w drzwiach po kolei. Wtedy zrozumiałem, że gdybyśmy byli zamknięci od środka, my byśmy nie otworzyli tych drzwi i byśmy się spalili. Bóg okazał ogromną łaskę, wypełnił Słowo Boże. Gdy przyjechaliśmy do pensjonatu, na obiad o kolację przy stole siedziało 15 osób. Podano obiad, zamknąłem oczy, żeby nie czuć rozproszenia na siebie, uwagi. Pomodliliśmy się z Malwinką przed jedzeniem. Gospodarz przyszedł i znów z tym alkoholem tam, że natrawienie. No, wielu tam wzięło ten alkohol, myśmy nie brali. Z tyłu tam gdzieś włączył telewizor, jakiś tam kabaret zaczął puszczać. Myśmy zjedli, podziękowaliśmy, poszliśmy na górę. Poszliśmy się umyć, przebrać, aby pojechać do kościoła, oddać Bogu chwałę i podziękować, tak na żywo. Gdy schodziliśmy na dół, a jeszcze podczas tego obiadu wnuki tego państwa mówią, proszę państwa, ta młoda para, która jechała tym samochodem, oni się palili. A ten dziadek mówi, tak, ale oni mieli niesamowity pokój. Ten pan cały czas przy tym kilka razy powtórzył. Ja powiedziałem, tak, mieliśmy pokój, ale on nie pochodził od nas. To Bóg może dać, tylko Pan Jezus. Tyle zaświadczyłem, że on nie pochodził od nas, że Bóg, ten pan jeszcze kilka razy nam wspomniał, że dla niego to było niezrozumiałe.
skąd taki pokój mieli. Zeszliśmy na dół, ta pani popatrzyła na nas, zmierzyła nas i mówi, a wy gdzie, na jakieś tańce jedziecie? Ja mówię, nie, proszę pani, jedziemy do kościoła, podziękować Bogu, pomodlić się, oddać chwałę. A ona, tak, oczywiście. Gdy pojechaliśmy do zboru, w międzyczasie otworzyła się nam pieśń, tam mają takie śpiewniki, jak śpiewnik pielgrzyma, rozszerzony o jeszcze prawie 1000 ponad pieśni. Otworzyła się nam pieśń 1796. Jechaliśmy z tą pieśnią na ustach do zboru. Gdy przyjechaliśmy na nabożeństwo, przełożony zbór już się modlili przed nabożeństwem. Malwinka gdzieś tam z boku podeszła do przełożonego i mówi, że chcielibyśmy się podzielić tak na żywo świadectwem, jak nas Bóg wyratował i pewną pieśnią 1796 oddać Bogu chwałę, uwielbić Go tu. Dobrze, pastor powiedział, że da znak, kiedy będzie można. Ale powiem, że nie zdążyliśmy, bo nagle z tyłu wstała pewna siostra i powiedziała, że musi zaśpiewać pieśń 1796. 2000 pieśni w tym zbiorze, a siostra wstaje akurat 1796 pieśń chciała zaśpiewać, aż upadłem na kolana, gdy to usłyszałem. Było niesamowite. Podzieliliśmy się świadectwem. Rano, gdy zeszłem na dół, żeby pootwierać drzwi w samochodzie, żeby wietrzyć z tego nieprzyjemnego zapachu palącego się plastiku, samochód, nagle podszedł pewien człowiek, który siedział przy tym stole i pyta mnie, tak bezpośrednio, ty nie jesteś katolikiem. Ja nie wiem, to tak odruchowo popłynęło. Tak, nie jestem. I złożyłem mu całe szczegółowe świadectwo. Było dużo czasu, opowiedziałem mu wszystko. A on mówi, no tak, nie pasowaliście tam przy tym stole. Nie wzięliście alkoholu, modliliście się przed jedzeniem, nie słuchaliście tych kabaretów, ale gdy was zobaczyłem w tym ubiorze na dole, pomyślałem jedno, może na tańce, albo do kościoła jadą. Ale sprawdziłem sobie na internecie, w pobliżu kilkudziesięciu kilometrów nie było żadnych imprez. Pomyślałem, no to jedynie do kościoła. Ale szukał na internecie, nie znalazł żadnego zboru w pobliżu. Ja powiedziałem tak, bo myśmy jechali do Dubic Cerkiewnych, to było 40 parę kilometrów stąd. A on mówi, no to teraz rozumiem. Okazało się, to były osoby wierzące z Opola. Gdyby nie to kilka szczegółów, może byśmy się nawet nie dowiedzieli. Zaprosili nas wieczorem na społeczność. Mówili o wielkim Bożym działaniu, jak Bóg łamał ich serca, jak ich kruszył, jak oczyszczał i jak zaczął odpowiadać na ich wołania, modlitwy. Mieliśmy do późnych godzin nocnych naprawdę Boży czas, Bożą obecność. Pojechaliśmy na inne nabożeństwo z pieśnią na ustach 518. Gdy przyjechaliśmy do zboru, pastor zaczyna usługiwać słowem, a pewna siostra wstaje i mówi, musi zaśpiewać teraz pieśń 518. Nie dowierzałem. Po nabożeństwie podeszłem do tej siostry i mówię, skąd ta pieśń? 2000 pieśni. Mówi, tak wyraźnie Duch Święty nagle powiedział, że ma teraz stać i zaśpiewać pieśń 518. Pojechaliśmy na inne nabożeństwo z pieśnią 1534 na ustach, do samego zboru. Przed samą usługą nagle brat zaczyna usługiwać pieśnią 1534. Przeżywaliśmy naprawdę Boży czas, Bożą obecność. Bóg tam na dwóch nabożeństwach ochrzcił 17 osób Duchem Świętym. Działy się wielkie rzeczy. Bóg wypełnił słowo obietnicy, okazał ogromną łaskę, wyprowadził nas, a dał wszelki rozum, wszelki pokój, który przewyższył wszelki rozum. Dla nich to było niezrozumiałe, dla tego małżeństwa. Wielkie rzeczy działy się, ale Bóg też zaczął coś mówić do mnie, pokazywać coś. To zaczęło boleć. To, że może sobie się kołysze, pisze sobie z palcem swoje imię, że ono jest zapisane, ale Duch Święty zaczął wyraźnie mówić, że ono już dawno wyblakło i że droga, na której stoję, prowadzi mnie prosto do piekła. Droga, na której stoję, prowadzi prosto do piekła. Potwierdził to kilkakrotnie w kilku różnych miejscach. Grzech, nieprzebaczenie, gniew, gorycz. Droga, na której jesteś, bracie, prowadzi cię prosto do piekła. To bolało. Bóg mocno mówił, a Bóg już bardzo mocno do mnie mówił. I tu w lipcu, gdy na nabożeństwo przyjął brat Frederik z Kenii, gdy on nie chciał się dostać do najbardziej prześladowanej części Kenii, bo tam były takie wielkie prześladowania, jednak się tam dostał. Ale oni się tam modlili kilka razy dziennie, po kilka godzin. Ich stan duchowy był, przypuszczam, może kilkakrotnie lepszy niż mój.
Ale tego jednego wieczoru Duch Święty przez brata Jamesa mówił: módlcie się o swoje życie. Módlcie się o swoje życie. Tak mocno objawiał. Oni się modlili, ale potem chcieli się o co innego modlić. Ale Duch Święty znów mówił cały czas, napominał już coraz bardziej gromko: módlcie się o swoje życie. Cały ten wieczór bardzo gromko Duch Święty napominał przez brata Jamesa. Aż jej serce zostało skruszone i złamane. Ktoś zaczął płakać, pokutować, wyznawać swoje grzechy, oczyszczać się. Na kilka godzin przed śmiercią ten człowiek zdążył. Tak jak i współkrzyżowany Łot na krzyżu z Panem Jezusem, jego serce zostało skruszone. On zdążył zawołać na kilka godzin przed śmiercią. Ale gdy brat Frederick wyszedł spod tego łóżka rano tam, gdy się wydarzyła cała ta tragedia, ponad 100 osób zostało zabitych, zamordowanych, pełno krwi, pełno ciał. A spośród tego ktoś wołał. On nie wołał, że jego imię jest zapisane, że ma pewność zbawienia. On płakał: módl się o mnie, bracie. Duch Święty objawiał coś. On wołał, pokutował. Wołał do Boga. I na kilka minut przed śmiercią zdążył. Ja miałem kilkanaście sekund w tym samochodzie czasu. Nie było więcej. W ciągu kilkunastu sekund zadusiłbym się dymem i spłonąłbym. A najprawdopodobniej usługujący kaznodzieja na pogrzebie powiedziałby, że upodobało się Panu, poszli już do Pana. A to by było jednym wielkim kłamstwem. Bo Duch Święty wyraźnie mówił: droga, na której jesteś, prowadzi prosto do piekła. Bóg okazał ogromną łaskę. Kilkanaście sekund decydowało o tym. To, że tu stoję, to jest Jego wielka, ogromna łaska. Wielka, ogromna łaska. Bóg wypełnił swoją obietnicę, ale dał czas do opamiętania, do pokuty, do oczyszczenia. Tak jak dziś słyszeliśmy, zapłatą za grzech jest śmierć. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Bóg czynił wielkie rzeczy. Przepraszam, nie umiem śpiewać, ale tak jak umiem, może was to drażnić, chciałbym tą pieśń 1796 zaśpiewać. Skłonię kolana swe, niech usłyszy Najwyższy moją wdzięczność i żal, każdy smutek i ból. Cichy Chrystusa głos znów nad sobą usłyszę. Cichy Chrystusa głos, wiecznej miłości głos. Skłonię kolana swe i otworzy się niebo, Boży cudowny kraj. Zorza nie gaśnie tam, serce rozgrzeje się żywym niebieskim światłem. Siła napełni je, wiary zapłonie żar. Skłonię kolana swe i zobaczę tak jasno wszystkie potknięcia me i słabości mój błąd. Pojmę, że Chrystus był światłem mym w niepogodę. Nosił na rękach swych, przyjął bez gniewu mnie. Skłonię kolana swe dziś przed Bogiem Najwyższym. Swoje serce jak dar złożę na ołtarz mu. Cichy Chrystusa głos znów nad sobą usłyszę. Cichy Chrystusa głos, wiecznej miłości głos. Cichy Chrystusa głos znów nad sobą usłyszę. Cichy Chrystusa głos, wiecznej miłości głos.